Co przynosi szacunek na starość? Czytamy: zażywanie szacunku na starość jest dowodem na to, że ów człowiek, zanim osiągnął wiek podeszły, był miłośnikiem trudów. Warto oddawać się ascezie, warto oddawać się trudom w sposób sensowny. Jeżeli od młodości tego szukamy, to i na starość to będzie owocowało. A jeżeli ktoś będzie doświadczał tych owoców, będzie to budziło naturalny szacunek. Jeżeli więc chcemy na starość być obdarzani szacunkiem, to rzeczywiście warto troszczyć się w młodym wieku o właściwą ascezę i poddawać się trudom życia, żeby dojść do tego upragnionego szacunku.